No cześć. Gra trzecia na Ela Zera i nawet mapa jest ta sama po raz trzeci. No chciał znowu rematch, czyli no jak z kimś przegracie to dobrym pomysłem jest tak zwany rematch, czyli gramy znowu, żeby się czegoś można nawet nauczyć. No ładuj się, sporo osób jest na obserwatorze, więc to może chwilę potrwać niestety, a nie lubię specjalnie tam oczekiwać. Myślę, że tam jeszcze to chwilkę potrwa. No na poprzedniej mapie ten kanonraż, który zaskoczył w tym miejscu dokładnie na mapie. Fajnie, że są te map preview tak zwane. O dobra, idziemy. No już tutaj zbieramy surowce. Lokacje są. I teraz myślę jakby tutaj otworzyć, wiecie. Ale otworzę sobie z gate'a, z głównej bazy, myślę. Tak. A jak w trzech różnych grach zagram trzy razy coś innego, to myślę, że to nie będzie takie oczywiste dla niego, ale znając jego otwarcie, to jednak... Chociaż kurczę, to trochę takie głupie, bo skoro on robi najpierw hatchery, no to mimo wszystko... Nie jest to takie rozsądne robić może tego gate'a, bo... Jak się zaczyna z gate'a... I Zerg zaczyna z hatchery, no to ja się czuję tak trochę mało komfortowo. No, no zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Zastanawiam się, po co wysłałem w tym momencie zwiad. A może się to kiedyś rozwikło. Nie wiem jeszcze kiedy, ale może kiedyś. Się to... Ma taki mały sens, który mi teraz padł do głowy, że Zerg może pomyśleć, że ja zrobiłem jednak tego pylona tutaj. No ale... To nie jest takie oczywiste. No zobaczymy. A, no mogę mu przeszkadzać robić ekspansję przynajmniej. To jest ten plus tego całego zagrania na pewno. No tak, już się wkurzył, że mu przeszkadzam. No to nie jest nawet... A, o Boże, to nie jest takie głupie, ale no właśnie trochę popsułem. Tak, zrobiłem to specjalnie, wszystko zaplanowane było. To popsucie blokowania jego ekspansji. Zwłaszcza na filmiku na YouTube będzie to wyglądać strasznie wiarygodnie. Dobra, chyba zacznę od zloty jednak. Ale to nie jest takie do końca rozsądne. Ja sobie go zrobię. Chociaż nie, nie powinienem go robić. Nie zrobię. Muszę szybciej zaekspować. I zobaczymy, co będzie dalej. Mógłbym w sumie w Fargate'a jakiegoś spróbować, ale to Bill Torter mam już sobie. Troszkę. No i co on robi? Nic nie robi póki co, także w porządku. I teraz tak, zrobimy sobie teraz zlotę. No zobaczymy jeszcze, czy zrobimy zlotę. No zrobimy zlotę. I zrobimy oczywiście też pylona. Nie wiem, czy go szybciej powinien być chyba minimalnie ten pylon. I jest gaz, nie ma gazu jeszcze, więc może on też zaekspuje. W każdym razie skupiamy się teraz głównie na zostawieniu kilku gate'ów i no, jakimś mniejszym, większym ataku. Zobaczymy, czy jest podatny na takie rzeczy. Dobrze. Chyba będzie... Nie, dobra, spoko. Ale jest good. Wszystko jest w porządku. Dawaj, Mothership Core. O, ale ten chronobus za późno minimalnie rzuciłem.
po raz kolejny na opracowywanie się Warpgate'a, czyli Cybernetics Co. Ale będzie i tak wszystko w porządku. Ciekawe co on tutaj działa. O wow, jaka ogromna Częstochowy. Ja teraz go tutaj tylko będę straszyć, a widzę, że on robi ulepszenia sobie w najlepsze. Także ta presja średnio mi wyszła, bym powiedział. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. No powiedz. No, tutaj idźcie, idźcie. No, będzie miał tego tutaj troszeczkę. Tych zerglingów zwłaszcza. W tej grze najpierw zrobię Twilight Council i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Jeszcze Forge'a zrobimy i będzie w porządku. Tutaj tak, powiedzmy w imieniu króla, zagram te Dark Templary i dołożę do tego jeszcze szarże i plus jeden jak się uda. Widzę, że on się nastawia na to, że ja nie zaekspuję, a ja nie zaekspuję. Nie taki jest plan. Widzę, że robi już spory elegancko. No, jakoś tak. Może lekko przesadziłem z tą ilością, chociaż. O jeden. Ha, nie wierzę, że mnie odpuścił coś. Tutaj muszę to zablokować. Ciach, poszedł blok. Tak jest, są ulepszenia wszystkie niezbędne. Tutaj też jest co ma być. Mam nadzieję, że Swarm Hostów tylko nie zrobił. Boże, ile on tam tego natworzył. Co za wariat. Coś mi tutaj przypadkiem nie przebiegło.
justice we seek. No i zobaczymy, co z tego wyniknie zaraz. Widzę, że on nawalił, znaczy zrobił dużo sporów. No i zerglingów, które akurat najlepsze na to wszystko nie są. Oj, trochę zepsułem, że Mothership Core straci, no ale już bez znaczenia raczej, bo... Muszę zacząć grać te roach. Ta, no właśnie, jak już się gościa w miarę wyczuje, to co, jak gra, no co, myślę, że można go tak śmiesznie skontrować, bo on w ogóle nie robi niczego poza lingami i to trochę słabe jest, jak już wiadomo, jak się wie, co przeciwnik robi. No widzę, że ultraliski jakieś wyjdą chyba, co z jego strony jest jak najbardziej odpowiednie, tylko że jak mu zniszczę spory, to mogą Dark Empire się tym wszystkim zająć. No i właśnie. Już jest GG, to tak. Nie ma co tłumaczyć. Larwy sobie muszą podnosić. Larwa ma swoją drogą 10 armora, brudłoże też miała. Dlatego Feniksy tylko za jeden biją. Najczęściej mi ultraliskami zergowie pokonują, tak mi się wydaje. No bo najczęściej to robię. W każdym razie GG. I udało się po raz kolejny jakby wygrać z Elazerem.